Panie, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam uczniów gimnazjum, witam uczniów szkoły średniej. Tradycyjnie po raz trzeci z kolei obchodzimy dzień, święto kolejnej epoki literackiej, kulturowej, historycznej. Tym razem jest to barok. Cóż to jest za epoka? Przywołajmy najpierw naszą wiedzę z lekcji języka polskiego, historii, wiedzy o kulturze. Przypomnijcie, między jakimi epokami usadowiła się ta epoka. Między renesansem i oświeceniem. Świetnie, dziękuję bardzo. A może przypominacie sobie, od jakiego słowa pochodzi słowo barok? To jest słowo portugalskie, pochodzące od słowa oznaczającego nieregularną perłę. A jakie to jest słowo? Barokko. Świetnie. Tak, to jest słowo barokko, oznacza perłę o nieregularnych kształtach, czyli dziwną perłę. I teraz ta nazwa świetnie ilustruje ideały epoki. Jakie ideały mieli twórcy baroku? Co stawiali sobie na cel, jak chcieli oddziaływać na odbiorców? Kto powie? Może dziewczyny? Pamiętacie? Świetnie, zadziwić, zaszokować odbiorców. I jeszcze jedno pytanie, może pamiętacie, w jakim wieku królował barok w Europie? Jaki to był? XVII. Świetnie. Tak, XVII wiek, dziękuję bardzo. Skoro już wszystko wiemy, możemy przejść do prezentacji, które poszczególne klasy przygotowały. Jak co roku zapraszamy najpierw klasy gimnazjum. Prosimy jako pierwszą, najmłodszą klasę, drugą A. Zapraszamy. Prosiłabym, żebyście najpierw uczestnicy, tak? Ci, którzy przygotowują daną prezentację, powiedzieli nam, co przygotowali, a wszystkich widzów poproszę o gromkie brawa po zakończeniu. Proszę bardzo, klasa druga A gimnazjum. Barok. Kierunek w kulturze europejskiej XVII i pierwszej połowy XVIII wieku powstał we Włoszech, cechował go dynamizm, rozmach, przepych, odwoływanie się do uczuć odbiorcy, różnorodność i kontrastowość. Na ogół wywodzi się go z portugalskiego słowa baroko, oznaczającego nieforemną perłę. Wybitnym uczonym baroku był także Galileo Galilei, zwany Galileuszem, włoski astronom, fizyk i matematyk. Odkrył prawo ruchu wahadła, zbudował lunetę, badał księżyc i planety. Literatura baroku do największego rozkwitu doszła w Hiszpanii. Molière pisał komedie wyśmiewające słabości ludzkie, krytykując ówczesne stosunki polityczne i społeczne. Najbardziej znane jego dramaty to Świętoszek, Skąpiec oraz Mieszczanin Szlachcicem. Jednym z największych poetów był Jean de La Fontaine, autor pięknych bajek, w których wyśmiewał wady ludzi, ukazując ich pod postacią zwierząt. Jego bajki przełożono na niemal wszystkie języki świata. Malarstwo. Piotr Paweł Rubens namalował ponad 1000 dzieł, wśród nich obrazy religijne, mitologiczne, pejzaże i portrety. Na przykład zdjęcie z krzyża. Postacie na jego obrazach miały obfite kształty, tak zwane rubensowskie. W okresie baroku rozwinęło się także rodzaj malarstwa na blasze, które to obrazy kładziono na trumnę głównie szlachciców, a po skończonych obrzędach związanych z pochówkiem zawieszano na ścianach kościołów. Zapraszamy teraz klasę drugą B gimnazjum. Prosimy. Wiersz pod tytułem Do trupa jest sonetem. Należy do najbardziej znanych utworów Jana Andrzeja Morsztyna. Jego treść tworzy skarga kochanka. Oprócz tego bohatera w sonecie występuje także druga postać, tytułowy trup. Jan Andrzej Morsztyn, Do trupa. Leżysz zabity, Jan też zabity.
Ty strzał śmierci, ja strzał miłości. Ty krwie, ja w sobie nie mam rumianości. Ty jawne świece, ja mam płomień skryty. Tyś na twarz, cuknem żałobnym nakryty. Jam zawarł zmysły w okropnej ciemności. Zapraszamy teraz klasę drugą C. Jan Andrzej Morsztyn, Raki. Na tacię rządzi, nie przegniesz pieniędzy. Złota dosyć masz, ale nie boisz się nędzy. I zapraszam teraz ostatnią już klasę gimnazjum, klasę trzecią B. Prosimy do nas. O samotności, najsłodszy wyborze, wy miejsca od zgiełku tak oddalone, oddane ślepej nocnej porze, jakże koicie me myśli strapione. Nieba, jakąż napawa mnie radością, widok tych drzew, to z czasem narodzone, jemu równe są starością, a jednak we wszystkich epokach odczczone. Choć kiedy myślę poprzez siebie, powód mam, by jej nienawidzić także. Wszak powstrzymują mnie jej wymagania od z tobą, drogiego mi obcowania. Teraz zapraszam uczniów szkoły średniej. Zaczniemy od klasy najmłodszej, klasy pierwszej liceum. Pierwsza technikum, tak, technikum informatycznego. Zapraszamy! Skąpiec, rozmowa Harpagona i Fruzyny. Fruzyno, czy Marianna z nami z widzenia? Nie, ale mówiłyśmy o panu. Przedstawiłam jej pana zalety. Dobrze, bardzo ci dziękuję. Mam prośbę, a mianowicie mam pewien proces, który przegram, jeśli nie będę miała pieniędzy. Liczę, że mnie pan wesprze. Nie uwierzyłby pan, jak bardzo zadowolona była z pańskiego Poznania. Bardzo miło mi to słyszeć. Naprawdę, ten proces to dla mnie bardzo ważna sprawa. Jeśli go przegram, jestem zgubiona. Doprowadziłam do tego, że wręcz pragnie małżeństwa. Dziękuję, Frozyno. Jestem ci szczerze zobowiązany. Błagam, niech mi pan pomoże. Będę panu dozgonnie wdzięczna. Do widzenia. Muszę dokończyć korespondencję. Przysięgam, nie mógłbyś bardziej przyspieszyć z pomocą. Pójdę powiedzieć, aby przygotowali powóz. Nie naprzykrzałabym się, gdybym nie była w potrzebie. I polecę, niech wcześniej podadzą kolację, żeby wam nie zaszkodziła. Błagam, niech mi pan nie odmawia pomocy, kiedy o nią proszę. Idę już, wołaj mnie, do widzenia. Skąpiec, podstęp klanta. Zechciej wybaczyć, że nie pomyślałem o przekąsce przed spacerem. Postarałem się o to, ojcze. Kazałem przynieść kosze owoców. Walery! Zwariował! Uważasz, ojcze, że to nie dosyć? Mam nadzieję, że pani zechce darować. Ależ i to było zupełnie zbyteczne. Czy zdarzyło się pani widzieć kiedy piękniejszy diament niż ten, który ojciec ma na palcu? W istocie, jest wspaniały. Musi pani zobaczyć z bliska. Bardzo piękny, rzeczywiście. Ależ nie pani, zechciej przyjąć ten diament, który składa ci ojciec. Ja? Nie pragnąłbyś, ojcze, aby pani przyjęła ten pierścień? Jak to? Ależ tak, ojciec chce, aby pani go przyjęła.
Nie chciałabym. Nie wezmę go z powrotem. Oszaleję! To byłoby... Ależ nie, pani. To byłaby obraza. Nie wszyscy czarci. Ależ proszę. Ani mowy. Nie wszyscy czarci. O, jaki wzburzony odmową. Zdrajco. Widzi pani, jest w rozpaczy. Kacie, opryszku. To nie moja wina, ojcze. Staram się jak mogę, aby nakłonić panią, cóż, kiedy się upiera. Wisielcze. Ty jesteś pani przyczyną, iż ojciec pogniewał się na mnie. Łotrze. Przyprawisz go o chorobę. Przez litość pani, nie upieraj się dłużej. Boże, kobieto, wyjrzę, skoro pan nalega. Aby więc pana nie gniewać, zatrzymuję go na razie, lecz nie omieszkam zwrócić przy sposobności. Jest klasa pierwsza tor foto i zapraszamy serdecznie. Klasa pierwsza tor i foto przygotowała recytację wiersza Jana Andrzeja Morsztyna. Jest to sonet, utwór do trupa, wchodzi w skład szerszego cyklu z tomu poetyckiego tego autora pod tytułem Lutnia, w którym podmiot liryczny na różne sposoby opisuje udręki towarzyszące człowiekowi kochającemu bez wzajemności. Do trupa. Leżysz zabity i jam też leżę. Ty strzałą śmierci, ja strzałą miłości. Ty krwie, ja w sobie nie mam rumianości. Ty jawnie świecę, ja mam płomień skryty. Tyś na twarz suknem żałobnym nakryty. Jam zawar zmysły w okropnej ciemności. Ty masz związane ręce, ja wolności. Zbywszy mam rozum łańcuchem powity. Ty jednak milczysz, a mój język kwili. Ty nic nie czujesz. Ja cierpię ból srodze. Tyś jak lód, a jam piekielnej się rodzę. Ty się rozsypiesz prochem w małej chwili. Ja się nie mogę, stawszy się żywiołem, wiecznym mych ogniów rozsypać popiołem. Druga LO przygotowała dla was barokowy stół z barokowymi babeczkami, którymi poczęstujemy was pod koniec prezentacji. Po smutnych wiekach średniowiecza i renesansu nastaje epoka radości i obżarstwa, barok. Mnogość przypraw sprowadzonych z okolic Indonezji dodawana była do każdej potrawy. Sprowadzono kardamon, cynamon, gałkę muszkatułową, pieprz, goździki oraz imbir. W baroku można było spotkać się z nietuzinkowymi przypadkami, takimi jak potrawa wyglądająca jak zwykły ser, a jednak smakowała niczym dżem figwowy. A może skusiliby się na pieczoną kuropatwę, która smakuje jak ryba, polędwiczka z łososia, ogon z bobra z fasolą. Na takie właśnie pomysły wpadali barokowi kucharze. Tu pokrzykaj. Czekaj, ja też się muszę skupić. Proszę bardzo, dziewczyny. Wiecie, z litru szpitalna? Zapraszamy klasę drugą technikum. Wystawimy teraz fragment Moliera pod Świętoszek. Tak. Im mniej ktoś wart jest szczęścia, tym mniej się spodziewa.
nie wierzy ludziom, uśmiech nawet podejrzewa. Wątpi, czy w udziale przypadł mu los wspaniały, zanim nie zakosztuje każdej uciech chwały. Co do mnie, to tak nisko stawiam swe zalety, że nie uwierzę w przychylność kobiety. Boże, jakim namiętność Pana jest tyranem, jaki strach dziwny każe otup przed Panem. Spójrz Pan dookoła, czy mój mąż zajść tu nas nie zdoła? Skąd Pani wzięły się te próżne osądy? Wszak to człowiek zrodzony, by go za nos wodzić. Ty młodsze, precz z mojego domu, ja ci zaufałem. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy ostatnią klasę trzecią w najliczniejszym składzie chyba. Prosimy. Jako klasa trzecia Torte I przygotowaliśmy dla Was pokaz mody barokowej oraz wiersz. Daniel Naborowski, Marność. Świat hołduje marności i wszystkie ziemskie włości. To na wieki nie minie, że marna marność płynie. Miłujmy i żartujmy, żartujmy i miłujmy. Lecz pobożnie uczciwie, a co czyste właściwie, nad wszystko bać się Boga, tak fraszką śmierć i trwoga. Dziękujemy bardzo. Trzeba mieć odwagę, żeby tak wyjść i przebrać się za kobietę. Wcale to nie jest łatwa sprawa, muszę Wam powiedzieć. Także tym bardziej dziękujemy tej klasie. Klasie trzeciej, najstarszej. I to już wszystkie prezentacje. Wszystkim bardzo dziękujemy. Proszę panią dyrektor Izabelę Górę o ogłoszenie wyników. Może tylko wspomnę, że nagroda jest jedna, w wysokości 100 zł dla zwycięzców i ta klasa może się za te pieniążki udać na przykład na lody. Taka propozycja, chociaż mogą rozstrzygnąć sami, na co te pieniądze przeznaczą. Natomiast pozostałe dwie nagrody to są dyplomy i słodycze. Komisja w składzie pan Paweł Wołoszyn, pani Litka Popielasz-Kozłowska, pani Iwona Werencadek miała naprawdę nie lada orzech do zgryzienia. I tak postanowiliśmy nagrodzić. Zwycięzcami są klasa pierwsza TI. Drugie miejsce zajęła klasa druga LO, ten piękny stół barokowy. Co idzie? I trzecie miejsce dla klasy trzeciej TI TOR. I jeszcze, moi drodzy, jest jedno wyróżnienie dla klasy drugiej A gimnazjum za piękny, przygotowany występ. Ja jutro, kochani, dotrę do Was ze słodką nagrodą na lekcjach. Buziaczki, ślepa ulica, lecamy na haję. A ja tu prezentację robię. Nie wiem, kurwa. Dostajecie punkty za to, także...